ojczyzno moja. Ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Panno święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie. Ty, co gród zamkowy nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem. Jak mnie, dziecko, do zdrowia powróciłaś cudem, gdy od płaczącej matki pod twoją opiekę ofiarowany martwą podniosłem powiekę i zaraz mogłem pieszo do twych świątyń progu iść, zawrócone życie podziękować Bogu. Tak nas powrócisz cudem na ojczyzny łono. 1966 to był pamiętny rok. Inne gdzieś przepadły, okrył je historii wrok. Gal Anonim spisał to, co najważniejsze jest. Mieszko książę Polan przyjął chrzest. Ile on ma dywizji? Józef Stalin. Ciemność może być jedynie rozproszona przez światło. Nienawiść zdobyta jedynie poprzez miłość. Jan Paweł II. Rewolucja rosyjska, rok 1917, Moskwa. Rok 1933. Sowieci głodzą chłopów na Ukrainie. Rok 1938. Masowe egzekucje podczas wielkiej czystki Stalina. Rok 1939. Napaść na Polskę. Rok 1945. Konferencja jałtańska. Rok 1956, Budapeszt. Związek Radziecki tłumi powstanie węgierskie. Tysiące zabitych. Rok 1968, Praga. Inwazja na Czechosłowację na rozkaz Moskwy. Rok 1970, dziesiątki strajkujących robotników zabitych w Polsce. 16 października 1978 roku, wybór Polaka na tron papieski zadziwia świat. Rok 1979, Warszawa. Plac Zwycięstwa. Niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Był to moment, kiedy Polacy poczuli moc płynącą z jedności. Od tego momentu rzeczywiście w naszej historii zaczęło się dziać ogromne przyspieszenie. Rok 1980, Gdańsk, narodziny Solidarności. Olbrzymia zasługa Jana Pawła II, który spowodował, że żeśmy te słowa o naszej możliwości, wielkości zrozumieli, a potem przekuli na czyn w postaci strajków lipcowo-sierpniowych. Władzy sowieckiej nie dałoby się zwalczyć siłą. Trzeba jej było przeciwstawić potęgę ducha. On tego dokonał. Jan Paweł II zainicjował rewolucję sumienia w Polsce i w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Ludzie postanowili wyzwolić się z ram komunistycznej ideologii opartej na kłamstwie. Rok 1989. Wolne wybory. Jan Paweł II wiedział, że ludzie potrafią żyć i umrzeć dla wielkich idei. Dlatego odegrał tak ważną rolę w narodzinach wolności.
Niektórzy mówią, czas to pieniądz. A Kościół mówi, czas to miłość. I tyle jest wart czas, ile w nim się da pomieścić miłość. Przed nami niezwykła podróż przez czas, miejsca i słowa. Opowieść o jednym z najwybitniejszych w dziejach Polski, Polaku, który zmienił losy Polski i świata. Wielkość jego polegała na tym, że on nie wiedział o tym, że jest taki wielki. Te 33 lata prymasostwa to jest ciągłe zmaganie, któremu na imię odpowiedzialność za Polskę. Człowieku, którego bez telewizji i radia słuchały miliony. Bez którego, jak powiedział Jan Paweł II, nie byłoby papieża Polaka na stolicy Piotrowej. Każdy w Polsce powinien przynajmniej wiedzieć, kto to był, mniej więcej kim był i w jakich czasach żył. Będzie to także historia o uwięzieniu, co dzisiaj wydaje się nieprawdopodobne obrazu, i o tym, jak papież Polak tuż po zamachu nie mógł rozmawiać ze swoim przyjacielem, bo zabrakło metra kabla telefonicznego. Człowieku, który stał często sam naprzeciw bezwzględnemu aparatowi służby bezpieczeństwa. Nie! Naród im nie będzie wierzył! Uwięziony, upokorzony, osamotniony. Jednak tylko pozornie. Był silny wiarą i mocą polskiego Kościoła, który uratował i przeprowadził przez najtrudniejsze czasy. Uderzało nas wszystkich zawierzenie Matce Bożej. Będąc ojcem duchowym i przyjacielem kardynała Karola Wojtyły, późniejszego papieża Polaka, z pewnością przyczynił się do upadku komunizmu w Polsce. Bardzo szybko został zauważony przez komunistów jako niezwykły przeciwnik. I jednym z czynników, które uratowały Kościół w Polsce, była osoba prymasa Wyszyńskiego. Odbędziemy podróż przez jego nauczanie i słowa. Spuścizna prymasa znacznie wykracza poza ramy Kościoła, chociaż bez Kościoła nie sposób zrozumieć czasów, w jakich przyszło mu żyć. Czy coś z tego ogromnego dorobku jest dla nas aktualne? Wydaje się, że być może nie 100%, ale ogromna większość tak. To on powiedział, że wybaczenie jest darowaniem sobie klucza do własnej wolności. Studenci potrafili brać jego auto na ręce na znak szacunku i miłości do niego. Uważano, że jest pomnikowy, nazywano księciem Kościoła. Jednak obraz, jaki jawi się z opowieści ludzi, którzy się z nim zetknęli, jest całkiem inny. Ciepły, ujmujący, skromny, troszczący się nie tylko o świat i Polskę, ale i każdego człowieka z osobna, nawet wroga. I potrafił, to mnie fascynuje, potrafił nie dzielić. Nie dzielić ludzi, tylko łączyć. W księdzu prymasie rzeczywiście było pewne dostojeństwo, taka godność, ale to raczej była duma niż pycha. Przejechaliśmy tysiące kilometrów, aby pokazać miejsca, w których żył i pracował, aby porozmawiać z ludźmi, którzy go pamiętają. Jeżeli on w 53, 4, 5 roku siedzi w więzieniu, myśli, medytuje, przygotowuje, to przecież on przygotowuje rzeczy na 20 parę lat naprzód. Stworzył dzieła, które nieznane są w historii żadnego kościoła na świecie. Śluby jasnogórskie, Wielką Nowennę i Milenium Chrztu Polski. To nie jest tylko wymyślenie paru nabożeństw. To jest wymyślenie całego programu duszpasterskiego, który się po prostu domyka na wielu płaszczyznach. Dzisiaj towarzyszy nam pośpiech i krótkowzroczność. Prymas jest zaprzeczeniem tej postawy. On myślał strategicznie, długodystansowo, chciałoby się powiedzieć. No to nie jest banalne. Warto się tego uczyć. To on wraz z Janem Pawłem II wprowadził Matkę Boską na należyte jej miejsce w Kościele. My Kościoła nie zrozumiemy, jeżeli nie zrozumiemy Wyszyńskiego. Człowiek, przed którym ukląkł papież. Człowiek, na wspomnienie którego wszystkim, którzy się z nim osobiście zetknęli, świecą się oczy. Prymas prosi o błogosławieństwo na drogę.
Historycy i osoby pamiętające prymasa często pytane są, czemu o kardynale Wyszyńskim mówi się prymas tysiąclecia. Większość odpowiedzi brzmi, chodzi o to, że przeprowadził Polskę przez rocznicę tysiąclecia chrztu Polski. Całkiem inną odpowiedź miał Jan Paweł II. Powiedział, bo taki prymas zdarza się raz na 1000 lat. Kim był ten wielki człowiek? Skąd przyszedł? Dokąd nas prowadził i czego możemy nauczyć się od niego dzisiaj? Wystarczy spojrzeć wokół nas i nadstawić uszu, aby przekonać się, jakie są losy prawdy w życiu. Co ludzie robią ze słowa? Jak używają i nadużywają słów? Często kłamliwych, brudnych, zafałszowanych, burzących lub zgodzących wokół wszystko. Obliczonych na wprowadzenie w błąd, kogo się da. Człowiek współczesny jest rozgadany, rozkrzyczany, rozdyskutowany, rozkrytykowany, produkujący bezmyślne słowa. Nawet w dyskusji i dlatego słuchający tylko siebie. Światu potrzeba dzisiaj ludzi umiejących miłować. Światu potrzeba dzisiaj ludzi zdolnych do ofiary, do wyrzeczenia się siebie wszędzie. Trzeba dzisiaj ofiary samego siebie. Ksiądz prymas nie pisał swoich kazań. Mówił żywym głosem. Człowiek broniący człowieka, jego praw podstawowych, taki człowiek nie przegrywa. I ocala miłość do ludzi, choćby z nimi walczył. Ksiądz prymas to, co mówił nieraz w tych publicznych wystąpieniach, to on mówił z serca, bardzo uczuciowo, dlatego się go słuchało, chociaż sam wydawało się nie wzruszał się, ale mówił do serca, do ludzi. Miał tę piękną dykcję z tym akcentem takim mazowieckim, wyraźnie, dobitnie, z akcentem takim logicznym, zdaniowym. Ludzie byli spragnieni jego widoku, jego obecności, że to była jakaś obecność taka elektryzująca. Idzie o to, żeby ludzkość nadal myślała i czuła, że jest jakąś wspólnotą, że jest jednak jakąś rodziną ludzką, że nie jest tylko przypadkiem. Ten był to człowiek wielkiej modlitwy. Wspaniały kaznodzieja, człowiek mądry, człowiek nauk społecznych i zasad społecznych, ale ta głęboka religijność, głęboka wiara, modlitwa, to co najbardziej przemawiało. To samo u Jana Pawła II. Oni w tej dziedzinie byli bardzo komplementarni z kardynałem Wojtyłą, a później z papieżem Janem Pawłem II. To znaczy, oni obaj mieli swoją wielką maryjność i to wypisaną, że tak powiem, na hasłach swoich pontyfikatów. Kult do Matki Bożej wyniósł z domu rodzinnego. Mieli rodzice obraz Matki Bożej Jastogórskiej i Ostrobramskiej. No to Stefan to obserwował, prawda, więc to zapisywało się w jego duszy, ten kult Matki Bożej. Aby zrozumieć, czemu Matka Boża stała się dla młodego Stefana zastępczą mamą, musimy cofnąć się do roku 1910. To właśnie wtedy umiera jego mama Julianna. Stefan bardzo często wspominał tę chwilę, kiedy po jej śmierci wraz z czwórką rodzeństwa uciekali na grób mamy, gdzie spędzali całe godziny. Wspominał po latach, że ukojeniem dla niego była myśl o Matce Najświętszej. Urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli, na pograniczu Mazowsza i Podlasia nad Bugiem. Jego dom rodzinny spłonął. Pozostał do dzisiaj tylko budynek miejscowej szkoły, w którym mieści się Muzeum Prymasa Wyszyńskiego. W 1917 roku rozpoczął naukę w niższym seminarium we Włocławku, a następnie wstępuje do seminarium wyższego. Przed święceniami kapłańskimi
napisał 10 punktów dotyczących życia wewnętrznego, którymi kierował się całe życie. Mów mało, żyj bez hałasu. Cisza. Czyń wiele, lecz bez gorączki. Spokojnie. Pracuj systematycznie. Unikaj marzycielstwa. Nie myśl o przyszłości. To rzecz Boga. Nie trać czasu, gdyż On do ciebie nie należy. Życie jest celowe, a więc i każda w nim chwila. We wszystkim wzbudzaj dobre intencje. Módl się często wśród pracy. Beze mnie nic nie możecie uczynić. Szanuj każdego, gdyż jesteś odeń gorszy. Bóg pysznym się sprzeciwia. Wszelką mocą strzeż swego serca, ponieważ z niego wypływa życie. Miłosierdzie Boże na wieki wyśpiewywał będę. Z powodu choroby i młodego wieku jego święcenia kapłańskie odbyły się 3 sierpnia 1924 roku. Był święcony sam w kaplicy Matki Bożej Bazyliki Katedralnej we Włocławku. Nie militarnie tylko. To był rok 34, akurat kwitła, no jeśli nie przyjaźń, to w każdym razie polityczne zbliżenie po pakcie o nieagresji zawartym w lipcu 32 roku między Polską a Związkiem Sowieckim. Niezwykle ożywiona była wymiana kulturalna, wiadomości literackie, czyli główne pismo kulturalne II Rzeczpospolitej, drukowały głównie sowieckich pisarzy, no jeśli nie głównie, to w każdym razie bardzo chętnie pokazywano sowieckie filmy. Zastanowiło to księdza Wyszyńskiego i napisał wtedy taki bardzo ważny, jak mi się wydaje, tekst. Niezwykle odkrywczy, warto go czytać dzisiaj, po 80 równo latach. Tekst pod tytułem Kultura bolszewizmu, a inteligencja polska. Myślę, że to jeden z kluczy do, co może ważniejsze dzisiaj, do naszej sytuacji. Ale także jest to jeden z kluczy do świadomości Stefana Wyszyńskiego i jego skomplikowanych relacji z inteligencją polską po II wojnie światowej. Otóż zauważając ten właśnie fenomen wpływów kulturowych sowieckich na elity II Rzeczpospolitej, kardynał Wyszyński takim, kardynał mówię wtedy oczywiście ksiądz, ksiądz Wyszyński takim bardzo łagodnym językiem, nie uciekającym się do mocnych słów wtedy, ale nawet powiedziałbym lekko ironicznym, opisuje ten stan rzeczy. Stwierdza, że o ile trudno mu oceniać zbliżenie polityczne, zapewne koniunkturalne, stosunki handlowe warto utrzymywać z każdym, jeśli handel jest oparty na uczciwych zasadach, ale wpływy kulturowe sowieckie nie mogą być mu obojętne. I to podkreślam, bo to właśnie zrozumienie znaczenia kultury dla narodu, dla jego zdrowia, dla jego trwania jest tym, co łączy niezwykle głęboko Stefana Wyszyńskiego i Karola Wojtyłę, a niestety dzieli ich obu od tak wielu współczesnych, nie tylko polityków, ale księży i biskupów. A to jest zasadniczo ważne rozpoznanie, że bez kultury nie da się nieść chrześcijańskiego posłania w XX, XXI wieku. To może bardziej dyskusyjne zdanie, a bezdyskusyjnie nie da się rozwijać żadnemu narodowi, jeśli pominie się aspekt kultury, jeśli zaniedba się go, jeśli wyda się go na pastwę biesom. Komuniści w Polsce, w obawie przed powtórzeniem się scenariusza z Węgier, decydują się na uwolnienie prymasa Wyszyńskiego.
Wyszyński, wychodząc z więzienia, ma projekt odnowy moralnej społeczeństwa. Nie widzi możliwości działań społecznych i politycznych na większą skalę, natomiast widzi możliwość działań religijnych na wielką skalę, ponieważ wyobraźnia komunistów jest tutaj za krótka. I realizuje projekt milenijny poprzedzony Wielką Nowenną. Prymas Wyszyński w 1958 roku, rok po rozpoczęciu Wielkiej Nowenny, mówił już wtedy, że losy komunizmu rozstrzygną się w Polsce. Mówił, że kiedy Polska się uchrześcijani, to wtedy stanie się tak wielką potęgą, siłą moralną, że to ona wpłynie na to, że komunizm właśnie się rozpadnie. Partia nasza, uzbrojona w uchwały czwartego zjazdu, jeszcze mocniej zewrze swoje szeregi i pod swoim marksistowsko-leninowskim sztandarem poprowadzi klasę robotniczą, masy pracujące do nowych historycznych zwycięstw na szerokim froncie budownictwa socjalistycznego w naszym kraju. To jest bardzo ciekawe, bo to jest taki pomysł nie z tej ziemi, to znaczy, bo on przenosi konflikt z komunizmem z warstwy społeczno-politycznej na warstwę duchową. No, projekt, który zdumiewa do dzisiejszego dnia, to znaczy to jest 11 lat w gruncie rzeczy od 56, od drugiej połowy 56, od momentu wyjścia prymasa z więzienia do połowy 1967 roku, kiedy kończą się obchody milenijne, w których najpierw jest Wielka Nowenna, czyli rodzaj zbiorowych rekolekcji, trwających latami zastanawiania się nad kondycją moralną Kościoła, społeczeństwa. I potem obchody milenijne, czyli półtora roku święta tysiąclecia Chrztu Polski. Święta, które komuniści próbują przykryć własnym pomysłem, czyli tysiącleciem państwa polskiego, które inwestują bardzo duże pieniądze. Czego oni się spodziewali? Czy uważali, że przy pomocy takiego gestu miłości, bo użyjmy tego słowa wprost, da się obezwładnić, znowu użyję słowa takiego dosadnego, tę niechęć Niemców? Czy da się ich zmienić właśnie takim gestem? Politycznie rzecz biorąc, gruba naiwność. No ale chrześcijaństwo jest czymś w ogóle niezwykłym i czasami można powiedzieć wręcz szalonym, bo dobrem się zło czasami zwycięża. Czasami, nie zawsze, ale zawsze jest taka szansa. Wybaczenie i pojednanie dotyczyć może tylko tych, którzy gotowi są do pokuty. Bez skruchy nie ma wybaczenia. Ha! Gdyby to było napisane w orędziu biskupów polskich, przypuszczam, że naród polski by przeklasnął temu. Przeklasnął by, prawda? A przecież tam nie ma mowy o żadnej pokucie. Polscy biskupi podjęli znacznie większe ryzyko osobiste niż biskupi niemieccy. Dla polskich biskupów list ten z jego przesłaniem prosimy o przebaczenie. Za co? Był w Polsce swego rodzaju zdradą stanu. Jestem jednym z was, byłem stale, na różnych etapach, jestem teraz. Ja kocham mój naród. Nie były mi obojętne jego cierpienia. Nie były mi obojętne jego cierpienia, ograniczenia suwerenności i ucisk. A teraz nie jest mi obojętna ta nowa próba wolności, przed którą wszyscy stoimy. Co jest odpowiedzią? Odpowiedzi musi być wiele. Każda dostosowana do osoby, środowiska, sytuacji.
Równocześnie odpowiedź jest jedna. Jest nią przykazanie miłości. Ewangeliczne wielkie przykazanie, poprzez które człowiek odnajduje siebie jako osoba, jako uczestnik wspólnoty, jako syn czy córka narodu, jeden i wszyscy. Sobór uczy, człowiek jest jedynym na świecie stworzeniem, którego Bóg stwarzając chciał dla niego samego. A równocześnie ten człowiek, obraz Boga, jego podobieństwo, nie urzeczywistni siebie inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego. A więc nie egoizm, nie szybki sukces ekonomiczny za każdą cenę, nie praktyczny materializm, można by tę listę pomnażać. Ale gotowość dawania siebie, postęp moralny, odpowiedzialność. Jednym słowem, przykazanie miłości. Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry. Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara. Musicie być mocni mocą wiary. Musicie być wierni. Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Pozwólcie więc, zanim stąd odejdę, patrzę jeszcze stąd na Kraków, na ten Kraków, w którym każdy kamień i każda cegła jest mi droga. I patrzę stąd na Polskę. I dlatego, zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym. Abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Osobiście zawsze uważałem, że nawiedzenie ojczyzny w tej historycznej okoliczności jest nie tylko wewnętrzną potrzebą mego serca, ale także i moją szczególną powinnością jako biskupa Rzymu. Uważam, iż powinienem być z mymi rodakami w tym wzniosłym
a zarazem trudnym momencie dziejów ojczyzny. Pragnę więc, zanim przybędę tam, gdzie program mnie poprowadzi, od razu powiedzieć, że przybywam do całej mojej ojczyzny, do wszystkich Polaków. Od północy ku południowi i od wschodu na zachód. Proszę więc, abyście przyjęli moją obecność również tam, gdzie nie prowadzi szlak mojej pielgrzymki, gdzie nie jest mi dane przybyć tym razem. Noszenie ludowych natchnień do potęgi przenikającej i ogarniającej ludzkość całą. Podnoszenie ludowego do ludzkości winno dokonywać się, zdaniem Norwida, przez wewnętrzny rozwój dojrzałości. Bardzo dziękuję za te oklaski dla Norwida. Wiele doznał cierpienia w życiu i wygnania. Chciałbym tu zapytać tych wszystkich, którzy za tę moralność małżeńską, rodzinną mają odpowiedzialność, tych wszystkich, czy wolno im lekkomyślnie narażać polskie rodziny na dalsze zniszczenie? Nie można tutaj mówić o wolności człowieka, bo to jest wolność, która zniewala. Nie można stwarzać fikcji wolności, która rzekomo człowieka wyzwala, a właściwie go zniewala i znieprawia. Z tego trzeba zrobić rachunek sumienia u progu III Rzeczypospolitej. Może dlatego mówię tak, jak mówię, ponieważ to jest moja matka, ta ziemia. To jest moja matka, ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć. Sumienie jest dla każdego człowieka sprawą o zasadniczym znaczeniu. Jest ono naszym wewnętrznym przewodnikiem. Jest także sędzią naszych czynów. Jakże ważne jest więc, ażeby nasze sumienie było prawe, aby jego osądy oparte były na prawdzie, aby dobro nazywały dobrem, a zło złem. Aby, wedle słów apostoła, umiało rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne, co doskonałe. Nasza ojczyzna stoi dzisiaj przed wieloma trudnymi problemami społecznymi, gospodarczymi, także politycznymi. Trzeba je rozwiązywać mądrze i wytrwale. Jednak najbardziej podstawowym problemem pozostaje sprawa ładu moralnego.
Ten ład jest fundamentem życia każdego człowieka i każdego społeczeństwa. Dlatego Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia. Być człowiekiem sumienia to znaczy przede wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu w sobie nie zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i wymagający. To znaczy angażować się w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło. Myśl słów świętego Pawła: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycięży. Być człowiekiem sumienia to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków, ciągle na nowo się nawracać. Być człowiekiem sumienia to znaczy angażować się w budowanie Królestwa Bożego, Królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju w naszych rodzinach, w społecznościach, w których żyjemy i w całej ojczyźnie. To znaczy także podejmować odważnie odpowiedzialność za sprawy publiczne, troszczyć się o dobro wspólne, nie zamykać oczu na biedy i potrzeby bliźnich, w duchu ewangelicznej solidarności, jeden drugiego brzemiona nosić. Ten krzyż patrzy na całą Polskę, od Tatr aż do Bałtyku. I ten krzyż mówi całej Polsce: sursum corda, górę serca. Świętej i nierozdzielnej Trójcy, dla wywyższenia katolickiej wiary i wzrostu chrześcijańskiego życia, na mocy władzy naszego Pana Jezusa Chrystusa, świętych apostołów Piotra i Pawła, a także naszym, po uprzednim dojrzałym namyśle, po licznych modlitwach, za radą wielu naszych braci w biskupstwie orzekamy i stwierdzamy, iż błogosławiona Kinga jest świętą i wpisujemy ją do katalogu świętych, polecając, aby odbierała ona cześć jako święta w całym Kościele. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Wdzięczny jestem Bożej Opatrzności za to, że dane mi było dokonać kanonizacji świętej Kingi tu na ziemi sądeckiej. Z którą tak bardzo była związana, która przechowała jej pamięć przez 7 wieków. Dziękuję wam, bracia i siostry, mieszkańcy tej ziemi, że zachowaliście ją w swoich sercach, że modliliście się przed jej przyczynę i wyprosiliście u Boga ten dzień. Pozdrawiam tych, którym w szczególny sposób patronuje święta Kinga, górników z kopalni soli Bochni i Wieliczce. Święta Kinga zgromadziła tu dziś wielu ludzi młodych. Kochani chłopcy i dziewczęta, sercem ogarniam każdego i każdą z was. Wiem, że od kilku miesięcy pielgrzymowaliście w pielgrzymce zaczynu nowego świata na spotkanie z papieżem. Modlę się, abyście pozostali na tym duchowym szlaku ewangelicznej wędrówki i byście byli zaczynem cywilizacji, miłości i świętości. Miejcie odwagę wzorem świętej Kingi iść za głosem Chrystusowego wezwania, aby służyć Bogu i człowiekowi. Tu w Starym Sączu pragnę powtórzyć to, co powiedziałem do młodzieży na Filipinach, przekazując apel Chrystusa. Pójdźcie za mną w trzecie tysiąclecie, aby zbawiać świat. Odjeżdżając te trudne sprawy ojczyzny, chcę polecić Bożej Opatrzności i zachęcić wszystkich odpowiedzialnych za stan państwa do troski o dobro Rzeczypospolitej i jej obywateli. Niech zapanuje duch miłosierdzia, bratniej solidarności, zgody i współpracy oraz autentycznej troski o dobro naszej ojczyzny. Mam nadzieję, że pielęgnując te wartości, społeczeństwo polskie, które od wieków przynależy do Europy, znajdzie właściwe sobie miejsce w strukturach wspólnoty europejskiej i nie tylko nie zatraci własnej tożsamości, ale ubogaci swą tradycją ten kontynent i cały świat. Wdzięczny za wszystko wraz z całą wspólnotą Kościoła w Polsce powtarzam wobec Jezusa Miłosiernego: Jezu, ufam Tobie. Niech to szczere wyznanie
przynosi ukojenie kolejnym pokoleniom w nowym tysiącleciu. Bóg, bogaty w miłosierdzie, niech wam wszystkim błogosławi. A na końcu cóż powiedzieć? Żal odjeżdża. To przecież w tym stuleciu stworzono ten światopogląd, w imię którego człowiek może odbierać życie drugiemu człowiekowi. Dlatego, ponieważ z innej rasy, ponieważ ma taką grupę etniczną, ponieważ jest Żydem, ponieważ jest Cyganem, ponieważ jest Polakiem, to wszystko jest także dziedzictwo europejskie. Ale z tego się mamy wyzwalać. Europa potrzebuje odkupienia. Chrystus został wzięty w nawias i zaczęła się tworzyć inna mentalność europejska. Mentalność, którą krótko można wyrazić w takim zdaniu. Myślmy tak, żyjmy tak, jakby Bóg nie istniał. To jest też część ducha europejskiego. Część europejskiej nowożytnej tradycji. My bardzo głęboko musimy się zastanowić nad znaczeniem wielorakim europejskości. Według ideologów gender nie ma już podziału na kobiety i mężczyzn. Jest podział co najwyżej na tożsamość kulturową lub tożsamość płciową, którą można wybrać w każdym dowolnym momencie. Nie ma już małżeństwa jako związek kobiety i mężczyzny. Są różnego rodzaju konstelacje osób nawet tej samej płci. Nie ma już rodzin, nie ma też podziału na mamę i tatę. Jest co najwyżej podział na rodzica A i rodzica B. Nie ma też zabijania dzieci poczętych. Jest co najwyżej aborcja lub rozwiązanie problemu. Otwarcie granic, że ze wszystkimi można. Widzę to, co ja sobie nazywam właśnie religią obecnie dominującą w Europie Zachodniej. Z ideologią mi się kojarzy. Niestety widzę te utrwalone, żałosne parady. Rażące i uderzające we wrażliwość normalnego człowieka sceny. Wie pan, co widzę? Widzę kolorową tęczę ognia nad Sodomą i Gomorą. Widzę. A jaki ma być pana zdaniem docelowy efekt tych działań? To jest zmiana radykalna społeczna, postawy społeczne, w ogóle zmiana społeczeństwa. Polskie województwa nowelizują swoje uchwały prorodzinne, tak aby zadowolić Komisję Europejską. Ta zarzuca lokalnym władzom dyskryminację środowisk LGBT i grozi zamrożeniem środków z unijnych funduszy. The wave of hostility towards LGBTQ people in Poland has alarmed officials. Anti-LGBTI. You've replaced refugees as Poland's main hate figure. They have to learn. And we know that this.
Jesteśmy częścią tego społeczeństwa i nie damy się szantażować. To, co tutaj dzieje się, to jest zupełna rzeczywistość. Nie każdy musi chodzić na paradę równości, ale każdy powinien szanować prawa mniejszości. Polem aktywności LGBT jest nie tylko przestrzeń publiczna. Coraz częściej stają się nim szkoły, do których ta ideologia próbuje wkraczać coraz śmielej. I to na wiele sposobów. Te środowiska chciałyby sięgnąć po umysły i dusze naszych dzieci i tego absolutnie nie mogą robić, nie mają do tego prawa i tego powinniśmy my jako rodzice, jako dziadkowie, wychowawcy, duszpasterze pilnować. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie tzw. aborcji w Polsce. Manipulując faktami, wezwał rząd do zniesienia zakazu mordowania nienarodzonych dzieci w sytuacji, kiedy zagrożone jest życie matki, a takie przepisy nie zniknęły z polskiej konstytucji. Głosowanie w Parlamencie Europejskim to efekt propagandy polskich środowisk proaborcyjnych i lewicowych. Należy zauważyć, że jest to zjawisko o zasięgu globalnym. Oznacza to, że jest to zjawisko, które dotyczy dziś wszystkich krajów świata. I należy sobie postawić ważne pytanie. Kto stoi za tą ideologią gender? I kto kontroluje to wszystko? Ponieważ kiedy się przyglądamy, widzimy, że weszło w to wiele pieniędzy, miliardy, jakie zostały na to przeznaczone. I powinna przyjść refleksja, że jest to osoba, ludzie, którzy za tym stoją i którzy mają w tym interes, ponieważ nie kierują pieniędzy bez powodu i chcą uzyskać pewne rezultaty. Też staramy się pokazywać to w takiej metaforze, że po jednej stronie skrajnej jest heteroseksualizm, po drugiej stronie, po drugim końcu jest homoseksualizm, na środku mamy biseksualizm i tak naprawdę z biegiem lat możemy się bardziej zbliżać w jedną stronę albo trochę bardziej w drugą stronę. To nie jest tak, że po prostu urodziliśmy się i przez całe życie podobają nam się te same osoby, no bo to też z wiekiem na przykład nam się zmienia. Otwarcie granic, że ze wszystkimi można, to jakby jest zaburzenie poznawcze u tych dzieci. To jest pewne zagubienie, bo nie wiedzą w zasadzie, jakie są teraz normy, w jakim kierunku iść. To wytwarza pewien zamęt, zupełnie niepotrzebny. Metody, jakimi ten zamęt ma trafiać do dzieci, przerażają. Może powiem brzydko, ale trzeba trochę podstępem. To jest kryminał, no po prostu. Bo dla mnie to jest kryminał. Po prostu to jest dla mnie w ogóle niepojęte. Jak można coś podejść? Czy podstępem? Nie zgadzam się z takim podejściem, że edukacja ma być podstępna. Ona ma być dla dzieci zrozumiała, ma być ciekawa i ma im tłumaczyć świat. Świat, który jest dla nich trudny. Czasami dotyczy to jakiejś nowej materii, którą one poznają dopiero. Więc słowo podstęp zupełnie mi nie pasuje. Próbuje się nas tym bez przerwy epatować, prawda? Musimy bez przerwy na to patrzeć, musimy się do tego ciągle odnosić, prawda? Musimy ciągle słyszeć o tym, że musimy kochać i musimy akceptować. Dobry wieczór. Pierwszy w Płocku Marsz Równości pod patronatem prezydenta miasta i z udziałem liderów lewicy. W Płocku tęczowe flagi na pierwszym Marszu Równości. Na stołeczny plac Zbawiciela wróciła tęcza. Najgorętsza tak naprawdę chyba para w tej chwili polskiej polityki, czyli Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek. Panowie, zapraszam. Państwo, proszę, żebyście przywitali ich brawami. Media wspierają tą rewolucję. Tej ideologii emancypacyjnej. Dlaczego? LGBT. No bardzo prosto, bo media należą do establishmentu.
jeżeliśmy patrzyli na badania, wszędzie się je robi, to świadomość tych ludzi mediów jest przesunięta zdecydowanie na lewo. To są dużo bardziej liberalno-lewicowi niż całe społeczeństwo. Mamy do czynienia z formą takiego propagandowego zaangażowania w ruch LGBT. Wystarczy poczytać tytuły, wystarczy poczytać wypowiedzi, prawda? Wystarczy zobaczyć, jak to jest pokazywane. Media odgrywają taką właśnie rolę. One usiłują zapędzić. To jest taki elektryczny pastuch, albo i nieelektryczny, który się zapędzić ten lud do swojego, żeby ten lud maszerował tak, jak go będą prowadzili ci oświeceni. Jeśli zabraknie cegieł ludzkich sumień wypalonych w ognie Ewangelii, Europa potrzebuje Polski. Kościół w Europie potrzebuje świadectwa wiary Polaków. Polska potrzebuje Europy. Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. Siła i bogactwo na nic, gdy upadnie duch. Wiarą silny, mocny jest za dwóch. Przetrwaliśmy czas rozbiorów i brunatne zło, komunistów i lewaków, genderowe dno. Od dżihadu ocalimy świat kolejny raz, tylko Panie miej w opiece nas.